Witajcie, zapraszam Was na kolejną przechadzkę po moim ogrodzie. To jest klematis, odmiana karłowa. Ma piękne, dzwonkowate, fioletowe kwiaty. Kwitnie bardzo obficie. Od czerwca aż do września dorasta do 20-30 cm wysokości, także jest niewysoki. To nie jest taka typowa odmiana pnąca. Kwitnie szałwia omszona. Jeden z moich ulubionych kwiatów w ogrodzie. Przyciąga owady, pszczoły, trzmiele, motyle. Jest to bardzo dekoracyjna roślina, która świetnie sprawdza się właśnie do ogródków w stylu wiejskim. Kwitnie do późnej jesieni. Po tym wczesnym wiosennym kwitnieniu ścinam kwiaty i ona ponownie odrasta i kwitnie na jesień. To jest roślina bardzo prosta w uprawie, jest dość tolerancyjna co do gleby. Najlepiej się czuje w ziemi takiej przepuszczalnej, dość żyznej. Największą zaletą szałwii jest to, że ona nie wymaga praktycznie podlewania. To jest roślina, która lubi suchą glebę. Kwiaty można ścinać do bukietu. Dobrze się trzymają w wazonie. Kwitnie ostróżka. W zeszłym roku posadziłam niewielką sadzonkę i widzę, że bardzo ładnie się rozrasta. Piękny kolor, taki intensywny. Nigdy wcześniej nie miałam w ogrodzie właśnie delfinium. Tak mi się te kwiaty spodobały, że myślę, że w tym roku zakupię jeszcze kilka sadzonek. Zaczął też dzwonek karpacki. Kwiaty te dobrze rosną na przepuszczalnej, suchej glebie. Nie wymagają podlewania ani żadnych jakichś wielkich zabiegów. Dzwonek kwitnie aż do września. Ważne jest tylko, żeby zaraz po kwitnieniu obciąć go dość krótko przy ziemi. On wtedy odrasta i już po kilku tygodniach kwitnie ponownie. Bardzo fajnie tutaj się przyjął. Dobrze się rozrasta, pełni funkcję zadarniającą, zapobiega rozwojowi chwastów. Świetna roślina, taka niewymagająca. O tej porze roku można podziwiać żółte kwiaty rozchodnika kamczackiego. Świetnie sprawdza się na skalniakach, nie wymaga podlewania, dobrze znosi suszę, lubi stanowiska słoneczne. Kwitną goździki, mają piękne różowe kwiaty, cudowny zapach. Żurawka ma jasnozielone listki i piękne różowe kwiaty. Kwitnie praktycznie całe lato. Dorasta do 30 cm wysokości. Dobrze się sprawdza na przodzie rabat. Można z niej robić obwódki, można sadzić do donic. Świetnie się rozrasta. Wczesną wiosną tą odmianę rozmnażałam przez podział karpy. Po prostu wyjmujemy roślinę z ziemi i łopatą dzielimy korzeń. I w ten sposób z jednej rośliny uzyskałam 7 sadzonek. W ozdobnej donicy posadziłam rozchodnik okazały. Całość uzupełniłam aksamitkami i mniejszymi rozchodnikami. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.